Nie wiem, że się ręką tego nie robi, wezmę już ten pędzel. Sprawę, tu jeszcze zrobimy lekką fazę, tu lekką fazę i... No i może być. Polerować tego nie będziemy, bo to jest strata czasu. Luzuję to, odwracamy to, zakładamy, łapiemy za ten kawałek, który żeśmy sobie wykonali i możemy zacząć obrabiać tą powierzchnię plus otwór. Warto jeszcze zaznaczyć sobie, tak jak przedtem wspomniałem, jak to jest brane. Jak sobie zaznaczyłem linię, to przenoszę ją tu w to miejsce. I staram się, muszę kawałek rękawiczki, bo to jest gorące. Zrobione na dużych obrotach. Chodzi o to, żeby... Bo czasu nie ma. Na dużych obrotach jest większa możliwość ogarnięcia tego tematu. I tak to zakładamy od razu. Tylko muszę skręcić uchwyt. Teraz tak. Jak zrobić coś takiego, żeby to było... Żeby to nie waklowało, ale bez średnicówki. Można. Na wszystko są sposoby. Po prostu trzeba to założyć w ten sposób, jak teraz założyłem, lekko złapać, mniejsze obroty dać. Sprawdzić, jak to leci. Oko ludzkie jest niezawodne. Wszystko jest ładnie, pięknie. Żeby nam to dobrze leciało, dosuwamy konia, blokujemy go, można samą gilzą z konia. Jak powiedziałem, nie jest to mocno zamocowane, jest to lekko zamocowane. Konia blokujemy, dociskamy. Jeszcze raz to lekko luzujemy. Dociskamy i możemy dokręcać. Na większość takich prac, co nie są do... co nie będą wysyłane w kosmos, taka metoda w zupełności wystarcza. No jest pięknie, ładnie i to wystarczy. Widać tu ten nóż, a to cholerstwo tu przeszkadza.
Czego nie mówicie, że to przeszkadza, że nic nie widać? Walimy to. No, teraz widać kawałek noża. Chodzi o to, że teraz musimy się wbić do środka, żeby zrobić ten rowek. U mnie to nie jest żaden problem, akurat ten detal to ja mogę przesuwać na osi tego silnika, ten detal jest zrobiony do tej piły. Mogę go przesuwać prawo w lewo, w ogóle mi to nie przeszkadza. Dlatego biorę na oko, mógłbym to odmierzyć, mógłbym to różnymi sposobami natrasować, żeby to było idealnie na środku, ale robię to po prostu na oko i na środku robię sobie rowek. Może być na małych, na dużych obrotach, obojętnie. Teraz tak, żeby to pasowało na ten pasek, muszę zmierzyć, gdzie wy to jesteście. Widać coś? Widać. Muszę zmierzyć po prostu zewnętrzną część tego paska, jak i wewnętrzną część. W wewnętrznej części mamy 6,5 mm, a zewnętrzną część mamy 10 mm, 10,2. Dlatego muszę to teraz podzielić i te 10,2 sobie tu zaznaczyć, żeby nie przejechać tego wymiaru. Draśniemy lekko nożem. Wziąłem naturalnie z tego 10,2 od środkowego rowka 5,1. Widać tego za bardzo tutaj, bo softbox jeszcze nie gotowy. Taka robota z tym wszystkim. Ale na wszystkich weselach od razu można tańczyć. Ustawiam submiarkę na 10,2. Sprawdzam, czy jestem pomiędzy jednym a drugim rowkiem. Troszkę jeszcze mamy na dodatku. Dobrze jest. Jest mniej, a jest dokładnie, jak mówię, to był wytrasowany praktycznie na oko, a dokładnie jest 9,7. To nie szkodzi, dobrać zawsze idzie i dopasować pasek. Lepiej mieć więcej mięsa zostawionego, jak już przejechać wymiar, bo z niczego nie ma nic. Tym kablem to się akurat nie przejmujcie. Najwyżej wciągnie was do wrzeciona. Razem z tą całą śmieszną kamerą. W każdym bądź razie chcę to pobielić na czarno. Chcę to zrobić czarne, żebyście też lepiej może widzieli w kamerze. Jadę znowu tym samym nożem. Wszystko jest zrobione jednym, a tym samym nożem. Możliwie jak najgłębiej, jak najmocniej, a resztę zobaczymy później na koniec się wykończy już ładnym innym nożem. Huh.